No w wodzie. Nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby uświadomić sobie skalę katastrofy. A do tego efekty naszej walki o czystość można zobaczyć na własne oczy od wiosny do jesieni na dowolnych zbiornikach wodnych. Jeśli zważyć na to, że сегодня водой мы зарегулированы. To, co jest jeszcze ważne na dzisiaj, to to, że zbiorniki wodne są zanieczyszczone. Oleg Bałaszczenko, kierownik laboratorium Instytutu Higieny Ministerstwa Zdrowia. Środowisko zmieniło charakter procesów. Osłabło samooczyszczanie. Powoli zachodzą procesy mineralizacji związków organicznych. Dodatkowo syntetyczne związki powierzchniowo aktywne, nie rozkładające się w przyrodzie, tworzą na wodzie warstwę niepozwalającą na nasycenie wody tlenem. Stwarza to problem ekologiczny, powoduje śnięcie ryb. Oprócz związków powierzchniowo aktywnych mamy jeszcze inne związki, takie jak fosforany, uważane za niezbędne w technicznym procesie, ale trafiając do wody powodują nasilenie procesów kwitnięcia wody, wydzielają się fenole, woda zanieczyszcza się i bardzo trudno jest wykorzystać ją w centralnych ujęciach wody. Sita ochronne, przewidziane dla zatrzymywania biomasy, są nieefektywne, zatykają się i trudno rozwiązać ten problem. Jedynym skutecznym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie poziomu fosforanów i innych syntetyków w środkach czystości. Sinie-zielone wodorosty bezobiedne lisz na pierwszy wzgląd. Zielone wodorosty są nieprzyjemne już na pierwszy rzut oka. Rozmnożenie zielonych wodorostów psuje wygląd i smak wody oraz powoduje nieprzyjemny jej zapach. To jeszcze nie wszystko. Namnożenie krytycznej masy wodorostów uruchamia procesy rozkładu, zużywając zawarty w wodzie tlen, wydzielając na jego miejsce metan, siarkowodór i wiele innych szkodliwych związków chemicznych. W wyniku tego giną nie tylko ryby. Znane są przypadki zatrucia zwierząt domowych, pojonych w zbiornikach wodnych, w których obserwowano kwitnienie. W USA zarejestrowano przypadki śmierci tysięcy dzikich gęsi na kwitnących jeziorach. Szczególnie niebezpieczny dla zwierząt i ludzi jest początkowa faza rozkładu biomasy, kiedy komórki bioorganizmów nie zatraciły jeszcze zdolności do produkcji alkatoksyn, a rozkładające się części wytwarzają już toksyczne produkty rozpadu. Jest jeszcze jedna interesna reakcja, która rozwijają się особенно w августе. Отмечаємо, коли пік. Jest jeszcze problem, który obserwujemy szczególnie w sierpniu, kiedy mamy szczyt kąpieli w jeziorach, rzekach i temu podobne. Elena Krawczenko, kierownik przychodni pediatrycznej, alergolog. W tym czasie zwracają się do nas pacjenci z ogólnymi zmianami objawiającymi się wysypką na skórze i spędzeniem. I te zmiany, te symptomy związane są z kwitnieniem wód w zbiornikach wodnych i rzekach. Problemy związane z wodorostami mogą być również o wiele poważniejsze. Na świecie notuje się rocznie około 150 tysięcy doniesień o zatruciach ludzi, rybami lub skorupiakami złowionymi w kwitnącej wodzie. Większość z nich wywołały toksyny o paraliżującym działaniu, które gromadzą się w zanieczyszczonej wodorostami wodzie. Mikroskopijne komórki wodorośli mogą przenikać do krwioobiegu i pożerać czerwone krwinki. W ostatnich latach, oprócz normalnych zatruć, toksyny cyanobakterii powodują powstawanie i rozwój komórek nowotworowych. Śmiertelność wśród ludzi pijących zanieczyszczoną wodę jest 5 razy wyższa niż wśród pijących czysto. Badania w Australii wykazały, że picie wody ze zbiorników z sino-zielonymi wodorostami może powodować poronienia, rodzenie się patologicznych potworków, zmniejszenie wagi niemowląt, nowotwory przewodu pokarmowego, podwyższoną zachorowalność i skrócenie czasu życia. Analogiczne tendencje można zaobserwować i na Ukrainie. W 1995 roku na 1000 nowo urodzonych było 212 dzieci ze zmianami patologicznymi, a już w 1998
Ta liczba wzrosła do 260. Zwiększyła się liczba wcześniaków. Pierwsze miejsce wśród zagrożeń zajmują choroby serca i układu krążenia oraz rak. Trudna sytuacja ekologiczna owocuje chronicznymi chorobami dotyczącymi przede wszystkim ludności w wieku reprodukcyjnym, tworząc zamknięty krąg. Chorzy rodzice, chory płód, chore dzieci, chore nastolatki, chorzy rodzice. Cykl trwa 20-25 lat i z każdym cyklem ilość patologicznych zmian rośnie. To znaczy, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania na rzecz ochrony środowiska, grozi nam totalne zwyrodnienie narodu. Łatwo wszystko zrozumieć, kiedy zauważymy, że nasz organizm składa się w 80% z wody, a także fakt, że w 1990 roku w słodkie wody Ukrainy trafiło 1 114 000 ton sulfatów, 1 560 000 ton chlorków, 7 560 000 ton fosforanów i 383 000 ton środków powierzchniowych. Kwitną u nas rzeki, małe i duże jeziora, pokrywając się niebiesko-zielonkawym kolorem. Fosforany z pudełka proszku do prania robią swoje. Jeżeli w 1965 roku w jednym metrze sześciennym wody Morza Czarnego było 50 gram mikroorganizmów, to już w 2003 było 1000 gram, o 20 razy więcej. I to my każdego dnia, w każdej minucie podtrzymujemy ten proces. Между тем еще в 60-х годах в Советском Союзе проводились исследования влияния на окружающую среду и на здоровье человека. Badania wpływu na środowisko i zdrowie człowieka syntetycznych środków myjących równolegle do badań za granicą. Однако в Европе на это отреагировали соответствующим образом. W Europie na wyniki zareagowano odpowiednio. U nas niestety nie. Milczenie lekarzy, uczonych, ekologów, socjologów trwa do dzisiaj. W USA i zachodniej Europie zaczęto przechodzić jeszcze 20 lat temu na produkcję proszków bezfosforanowych. Dzisiaj w Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Norwegii, Niderlandach jest prawo zabraniające stosowania fosforanów w proszkach do prania. Nawet szampon do samochodów jest na bezfosforanowej podstawie. W Belgii 80% proszków nie zawiera fosforanów, w Danii 54%, w Finlandii i Szwecji 40%, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 25%, w Grecji i Portugalii 15%. W Japonii już od 1986 roku nie ma fosforanu w proszkach do prania. Na świecie już 6 lat przed tym przyjęto 42 z 48 przepisów antyfosforanowych. Przepisy zabraniające stosowania fosforanów istnieją w Korei, Tajlandii, Hongkongu, Tajwanie, UAR. W USA takie przepisy obejmują ponad 2/3 stanów. U nas że существует закон Украины, запрещающий сливать в воду. В przepisach ukraińskich zabrania się wylewać do wody wszystko, co wpływa źle na środowisko, zmieniając jego ekosystem. Nie ma tam ani słowa o proszkach do prania. Trudno dziś zamknąć oczy na fakt, że rynek jest zawalony fosforanowymi proszkami. Wygląda na to, że znani światowi producenci domowej chemii zasypują nas towarami zabronionymi w ich krajach. I tak zmieniamy nasz kraj w wielkie wysypisko śmieci dla Europy. Gwarantem takiej sytuacji jest każdy z nas. I każdy z nas jest przestępcą przeciwko przyrodzie, przeciwko swoim dzieciom, przeciwko przyszłości. I tak długo, jak długo trwa gra w milczeniu, krąg pozostanie zamknięty. Dopuszczalny poziom fosforanów na Ukrainie do 40%, w Polsce do 30%. Jesteśmy tylko o 10% lepsi.